Mars, czerwona planeta, jest w tarapatach. Co się zakłóciło jego orbitę? Mars wypadł z toru i spada na Słońce. Kłopot w tym, że na jego drodze znalazła się Ziemia. Fikcja? Być może. Jednak zignorowanie takiego scenariusza byłoby błędem. Istnieją poważne podstawy, by uznać, że w przeszłości podobne zdarzenie wstrząsnęło całą Ziemią. Na szczęście dla nas. Wydaje się, że w Ziemię rzeczywiście uderzyło coś niemal rozmiaru Marsa. To był dobry interes, zyskaliśmy na nim Księżyc, a bez niego Ziemia wyglądałaby zupełnie inaczej. Pozbawiona Księżyca protoziemia w oczekiwaniu tej wspaniałej chwili. Ziemia numer jeden, planeta, która istniała przed powstaniem Księżyca, została w tym zderzeniu całkowicie zniszczona. Ziemia numer dwa, na której dziś mieszkamy, jest zupełnie inną planetą, niż byłaby, gdyby nie zaszło zderzenie, w wyniku którego ukształtował się Księżyc. Pytanie jest proste, ale naukowcy dopiero niedawno zaczęli się zastanawiać, co by było, gdyby. Gdyby nie było Księżyca. Gdyby nie było Słońca, nie byłoby życia na Ziemi. W istocie rzeczy nie byłoby nawet samej Ziemi. Ale co z najbliższym nas ciałem niebieskim, Księżycem? Bez niego Ziemia nadal by istniała. Jakaś Ziemia, pozbawiona wszelkich lądowych form życia. Pluton to jedyna z pozostałych planet mająca stosunkowo duży pojedynczy Księżyc. Jednak oba niewielkie oddalone ciała to tylko oblodzone planetoidy i tak naprawdę się nie liczą. Jowisz. Największa z planet ma 16 księżyców, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych gazowych olbrzymów, Saturna, Urana i Neptuna, księżyce są w porównaniu do nich karzełkami. Jowisz i jego księżyce przypominają miniaturowy układ słoneczny. Mars ma dwa maleńkie księżyce, najpewniej pochwycone planetoidy. Pod pewnymi względami Wenus jest bliźniaczą siostrą Ziemi. Jest jednak przynajmniej jedna poważna różnica. Wenus nie ma żadnego księżyca. Podobnie Merkury, najbliższa Słońcu planeta, ledwie odrobinę większa od naszego księżyca. W całym Układzie Słonecznym tylko Ziemia jest szczęśliwą posiadaczką dużego księżyca. Dlaczego? Nie uznajemy teorii pochodzenia planet, która głosiłaby, że dotyczy to każdej planety, bo wówczas i Merkury powinien mieć duży księżyc, i Wenus, i Mars. Gdyby Księżyc i Ziemia wspólnie uformowałyby się podczas narodzin Układu Słonecznego, wówczas Księżyc, tak jak Ziemia, miałby duże żelazne jądro, ale nie ma. Więc nie jest to najlepsza hipoteza. A może Ziemia pochwyciła jedną z mijających ją planetoid? Nie ma szans. Ciało niebieskie o rozmiarach Księżyca zwyczajnie przeleciałoby obok. Trzecia hipoteza głosi, że półpłynna Ziemia obraca się tak szybko, iż odrywa się od niej kawał zgrubienia równikowego. Ta teza jest niespójna fizycznie. Gdy NASA przygotowywało się do wyprawy na Księżyc, szukano lepszego wyjaśnienia. Harold Urey, geochemik uczestniczący w programie Apollo, rzucił pewnego razu uwagę, że skoro żadna z hipotez pochodzenia Księżyca się nie sprawdza, to widocznie wcale go nie ma. Ale Księżyc jednak jest i od 1969 roku stąpało po jego powierzchni 12 astronautów. Spacerkiem po Księżycu. Pierwsze wyprawy z serii Apollo zajmowały się głównie wywieszaniem flag i pozostawianiem odcisków stóp. Dopiero później astronauci zajęli się poszukiwaniem pierwotnych skał, materiałów pochodzących z czasów formowania się Księżyca. Czy rozwiążą zagadkę jego pochodzenia? Wyprawy Apollo przywiozły na Ziemię w sumie 380 kg księżycowego pyłu i kamieni. Od czasu powrotu z Księżyca pierwszych wypraw z serii Apollo w Houston odbywały się raz do roku konferencje na ten temat. Na temat przywiezionych skał nazywano je festiwalami rockowymi. Wyniki rozczarowywały. Księżycowe skały przypominały próbki płaszcza Ziemi. Nie zawierały wody, a żelaza było w nich niewiele. Nic dziwnego. Nie były to wcale skały pierwotne.
W ciągu miliardów lat kosmicznego bombardowania najstarsze skały na powierzchni Księżyca zostały zniszczone. Szukanie ich tam było do pewnego stopnia pustą stratą czasu. Człowiek dotarł na Księżyc, ale ludzie zajmujący się jego pochodzeniem zyskali niewiele. Minęło już 10 lat od zakończenia programu Apollo i od naukowców oczekiwano, że dowiedzą się czegoś o pochodzeniu i wczesnej historii Księżyca. Odbyło się zatem spotkanie, na którym zastanawiano się, dlaczego nie ma jeszcze odpowiedzi. Hartmann uważa, że jego kolegom koncentrującym się wyłącznie na analizie skał zabrakło szerszego spojrzenia. Jest on przekonany, że kluczową rolę w historii Księżyca odgrywają zderzenia. Na powierzchni naszego satelity widoczne są ewidentne ślady trwającego od 4,5 miliarda lat bombardowania z kosmosu. Kilka potężnych uderzeń nie jest tak oczywistych, jeśli obserwuje się wyłącznie jego zwróconą ku Ziemi półkulę. Jeszcze przed wyprawami Apollo, gdy odwrotna strona Księżyca była mało znana, Hartmann próbował nanieść na mapę kratery widoczne na skraju tarczy. Rzutowaliśmy na niego najlepsze zdjęcia i obchodziliśmy dookoła. W ten sposób odkryliśmy uchodzące dotąd uwagi wielkie, koncentryczne blizny, które są ogromnymi kraterami o średnicy około 1000 kilometrów. Wywarło to wpływ na moje własne wyobrażenie początków Układu Słonecznego. Zrozumiałem, że znajdowały się w nim wówczas duże ciała niebieskie, które zderzały się z planetami. A na każde trafienie w Księżyc przypadało 25 trafień w Ziemię. Gdyby nie było Księżyca. W roku 1984 Hartmann jest już pewien. Niewielkie żelazne jądro i suche na kość skały, podobne do skał płaszcza Ziemi, świadczą o tym, że Księżyc musiał powstać w wyniku wielkiego prazderzenia. Z praziemią zderzyło się ciało rozmiarów planety. Czy jednak światy mogą zderzać się ze sobą? Pochodząca z Rosji nowa teoria powstawania planet sugeruje, że takie procesy istotnie zachodzą. Młody Układ Słoneczny to prawdziwa kipiel. Cząstki ogromnego praobłoku zlepiają się ze sobą, są już duże jak piłki, zderzają się i agregują. Wkrótce są wielkie jak góry. Cały proces trwa nie więcej niż 100 milionów lat. Obserwujemy ostatnie stadia formowania się planet. Zderzenie z planetoidą zdmuchuje płaszcz z jądra Merkurego. Jego szczątki lecą w kierunku Wenus. Dalej trzecia od Słońca krąży Ziemia. Za nią zaś jeszcze przed Marsem znajduje się nadmiarowa planeta, całkowicie zapomniany Orfeusz. Jego orbita przebiega jednak zbyt blisko ziemskiej. Przy następnym zbliżeniu następuje kataklizm. Pomysł, że na ostateczny wygląd planet mogły wpływać wielkie zderzenia, jest bardzo elegancki, ponieważ pozwala nam wyjaśnić, dlaczego poszczególne planety różnią się między sobą. Ale gdy cofniemy się dostatecznie daleko i abstrahujemy od szczegółów, nadal są stosunkowo podobne. Mamy więc podobieństwa plus indywidualne zróżnicowanie. Na przykład wsteczny obrót Wenus jest prawdopodobnie wynikiem wielkiego uderzenia. Podobnie jak być może zbliżone do ziemskiego nachylenie osi obrotu Marsa. Olbrzymi gazowy Uran obraca się jakby tocząc się po orbicie. Leży na boku, przewrócony przez ciało wielkości Ziemi. Nadchodzi czołowy zderzeniowiec świata. Podobnie jak Hartmann pracuje w Tucson w Arizonie. Jay Malosz sceptycznie odnosi się do teorii Orfeusza, ale pali się do jej przetestowania. Jako naukowców bardzo nas interesuje, co dzieje się podczas zderzenia dwóch planet, ale ponieważ nigdy prawdopodobnie nie będziemy w stanie przeprowadzić eksperymentów, musimy znaleźć inny sposób, żeby uzyskać informacje przebiegu zdarzeń. Malosz zwraca się zatem do specjalistów od uderzeń, do wojskowych. Postępujemy podobnie jak wojskowi, którzy stają wobec problemu określenia skutków powietrznej eksplozji jądrowej. Robimy symulację komputerową. Przypadkowa rozmowa w Nowym Meksyku umożliwia Meloszowi dostęp do komputera w Sandia National Laboratories.
Komputer jest tajny, więc nie pozwolono mi dotykać klawiatury. Mój kolega po fachu spytał mnie o dane wejściowe, dajmy na to, jaka jest średnica tarczy, na co ja podałem mu średnicę ziemi. Kilka głów uniosło się z nadbiurek. Tarczą była ziemia. Potem spytali o średnicę pocisku, a ja podałem połowę średnicy ziemi. Wokół nas pojawiło się jeszcze kilka osób. I jeszcze o prędkość zderzenia 11 km na sekundę. W końcu z powodu entuzjazmu, jaki wszyscy obecni w pokoju okazywali, program został uruchomiony z najwyższym priorytetem. Kiedy pojawiły się wyniki, mogliśmy obejrzeć zderzenie planet, ogromny podmuch. Był to ten rodzaj symulacji, który pozwolił nam na znacznie głębsze zrozumienie zjawisk zachodzących podczas takiego zderzenia. Jak zatem zderzają się światy? Wszyscy widzieliśmy filmy o zderzeniach planet i filmy w rodzaju Gwiezdnych Wojen. Planety wybuchają na nich w jednej chwili. W rzeczywistości planety są tak duże, że wszystko dzieje się powoli. Gdybyśmy znaleźli się w pobliżu Ziemi 4,5 miliarda lat temu, w dniu, kiedy uderzył w nią Orfeusz, zobaczylibyśmy, że wydarzenia toczą się jakby w zwolnionym tempie. Orfeusz, planeta mniej więcej dwukrotnie mniejsza od Ziemi, pomału zbliżyłby się do niej, zetknął, powolutku zagłębił, a wokół wystrzeliłyby chmury gazów. Zajęłoby to jednak od 20 do 30 minut. W wyniku zderzenia mnóstwo skał zamieniłoby się w rozprzestrzeniającą się parę, a para zachowuje się inaczej niż skały. Gaz rozszerza się pod wpływem ciśnienia wewnętrznego, dzięki czemu wiele materiału znalazło się na orbicie wokół ziemskiej. Hartmann dał nam zderzenie, a Amelosz wyrzucił odłamki na orbitę. Jak jednak utworzyły one Księżyc? To, które ciała niebieskie zderzą się przed ostatecznym uformowaniem się planet, jest naprawdę zdarzeniem losowym. Jedno z nich zaszło akurat pod właściwym kątem i z właściwą prędkością, żeby powstał nasz Księżyc. Kiedy spojrzy się w ten sposób, to fakt, że Ziemia znalazła się w odpowiedniej odległości od Słońca z odpowiednio dużym Księżycem, wydaje się zupełnie przypadkowy. Mars nie miał takiego szczęścia. Dwa maleńkie księżyce, z których jednemu przeznaczony jest upadek na planetę. Rozbity w zderzeniu wewnętrzny księżyc Urana pozostawił po sobie pierścienie i nowo utworzonego satelitę, księżyc, który nazywamy Mirandą. Pierścienie Saturna. Miliardy cząsteczek o rozmiarach od ziarnka piasku do ciężarówki. Prawdopodobnie resztki Księżyca, który albo znalazł się zbyt blisko planety i został rozerwany przez grawitację Saturna, albo został rozpylony w wyniku zderzenia. Tak czy inaczej, pierścienie są zbyt blisko planety, by Księżyc mógł się odtworzyć. Znajdują się wewnątrz tak zwanej granicy Rosza, gdzie nie ma stabilnych orbit i satelity nie powstają. Ostatecznie więc pierścienie Saturna opadną po spirali na planetę. Parametry zderzenia, które prowadzi do utworzenia tak dużego księżyca jak nasz, są dość szczególne. Gdyby Orfeusz uderzył centralnie, Ziemia wcale nie miałaby księżyca. Odłamki, które w wyniku zderzenia trafiłyby na jej orbitę, znalazłyby się wewnątrz granicy Rosza i opadłyby z powrotem. W innych przypadkach tworzą się dwa księżyce, ale nie taki układ trwa jedynie przez kilkadziesiąt tysięcy lat. Kanap próbowała zderzać Ziemię z Orfeuszem pod wszystkimi możliwymi kątami. W jednej trzeciej przypadków powstawały dwa niewielkie księżyce, ale niestety nie przetrwałyby one do dzisiaj. Cóż to byłby za widok na niebie? Dwa bardzo bliskie Ziemi księżyce. W przypadku dwóch księżyców albo mniejszy i bliższy spada na Ziemię, albo w końcu obydwa zderzają się ze sobą. Żeby powstał księżyc taki jak nasz, zderzenie musi nastąpić pod możliwie największym kątem. Przekonaliśmy się, że jeśli zderzenie zachodziło pod bardzo dużym kątem, czyli w sytuacji, gdy uderzające ciało ledwie muskało protoziemię, to powodowało bardzo duży wyrzut materii na orbitę. Silnie niecentralne zderzenie częściowo niszczy uderzające ciało, które oddala się od Ziemi i zanim ponownie w nią uderzy, zbiera się chwilowo do kupy.
podwójne boom. Całe zderzenie zachodzi prawdopodobnie w skali kilku dni. Byłby to bardzo nieodpowiedni moment, by spędzić weekend na Ziemi. Ale w nagrodę dostaliśmy Księżyc, który powstał tuż za granicą Rosza, 22,5 tysiąca kilometrów od powierzchni Ziemi numer 2. Na zebranie wyrzuconych podczas zderzenia szczątków, tworzących wokół Ziemi gorący dysk i uformowanie się, Księżyc potrzebuje tylko od 1 do 100 lat. Świeżo uformowany Księżyc, powiedzmy w 100 lat po zderzeniu, stanowił naprawdę niesamowity widok. Widoczna na ziemskim niebie tarcza Księżyca byłaby 15-krotnie większa niż dzisiaj. Nasza zdewastowana planeta wygląda jak piekło. Wybuchają wulkany, skorupa ziemska pęcznieje, tworzą się całe oceany lawy. Księżyc jest tak blisko, że jego przyciąganie, siła, która wywołuje pływy, jest 4000 razy silniejsze niż dzisiaj. Skały i magma zachowują się jak woda. Ziemia spazmuje i bucha ogniem. Każda morska fala to tsunami. Stopniowo w ciągu 4,5 miliarda lat Ziemia stygnie i uspokaja się. Ogromne początkowo siły pływowe powodują szybkie oddalanie się Księżyca. Obydwa ciała zwalniają swoje obroty wokół osi. Nasza doba wydłuża się do 24 godzin. Z powodu pływów Ziemia nadal zwalnia, a Księżyc wciąż się oddala. Badając skały osadowe utworzone w estuariach, ujściach pradawnych rzek, naukowcy znajdują warstwy osadów pozostawione eony temu przez kolejne przepływy. Marjorie Chen z Uniwersytetu Stanu Utah szuka takich skał w Big Cottonwood Canyon. Niektóre warstwy nie są grubsze niż kartka papieru, ale każda z nich jest jak kartka z dziennika, która opowiada nam o tym, co zdarzyło się miliardy lat temu. Wyniki, jakie uzyskała Chen, są pewne jak skała. Pierwotne pływy były dużo częstsze, a dni dużo krótsze. To zdumiewające, ale dzięki tym skałom możemy się dowiedzieć, że kiedy powstawała doba, miała 18 godzin. Możemy bowiem sprawdzić, ile było pływów dziennie, ile było dni w miesiącu, miesięcy w roku. Wyniki tych obliczeń ukazują nam, jak Księżyc oddalał się z czasem od Ziemi. Od 22,5 tysiąca kilometrów na początku do 384 tysięcy kilometrów obecnie. Dzisiaj, gdy Księżyc znajdzie się między Ziemią a Słońcem, tarcza Księżyca dokładnie zakrywa tarczę Słońca. Zdumiewający, kosmiczny zbieg okoliczności. Także zaćmienia świadczą o tym, że Księżyc oddala się od Ziemi. Tak wygląda całkowite zaćmienie Słońca dziś. Tak wyglądało ono, gdy Księżyc był bliżej. W przyszłości, gdy Księżyc oddali się jeszcze bardziej, całkowite zaćmienia Słońca przejdą do historii. Na podstawie starożytnych źródeł można się przekonać, że nawet tak niedawno jak 2000 lat temu doba była odrobinę krótsza niż obecnie. Gdyby jej długość była stała, pas całkowitego zaćmienia Słońca w 136 roku przed naszą erą przebiegałby przez Europę. Zamiast tego, w międzyczasie doba wydłużyła się o 1/20 sekundy, całkowite zaćmienie obserwowano w Babilonie. Ponad ćwierć wieku temu astronauci z wyprawy Apollo ustawili na Księżycu lustra, które dzisiaj są celem dla astronomów z obserwatorium McDonalda w Teksasie. Obserwując odbity od tych luster promień lasera, można bardzo dokładnie zmierzyć prędkość oddalania się Księżyca – 4 cm rocznie. Tak, w ciągu 4,5 miliarda lat zmniejszyła się widoczna na niebie tarcza Księżyca. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca podtrzymuje stałe, wynoszące 23,5 stopnia nachylenie osi obrotu Ziemi do płaszczyzny orbity. Mars nie dysponuje stabilizatorem w postaci dużego Księżyca i osi jego obrotu chybocze się w przestrzeni.
Na przestrzeni milionów lat jej nachylenie może się zmieniać od 0 do 90 stopni, wywołując katastrofalne zmiany klimatyczne. Wyobraźcie sobie Ziemię w takiej sytuacji. Właśnie tym zajmuje się w Paryżu biuro astronoma Jacques'a Lascara. Zastanawia się, co by się stało z Ziemią, gdyby nie było naszego wielkiego Księżyca. Po pierwsze, modeluje układ Ziemia-Księżyc. Oś obrotu Ziemi może krążyć w kółko, ale zawsze pozostaje nachylona pod kątem 23 stopni. Po usunięciu Księżyca ten ruch zwalnia, ale za to zaczyna wariować. Obliczenia Lascara oznaczają, że zapanowałby chaos. Usunięcie Księżyca powoduje utratę stabilizacji. Lascar nie ma wątpliwości, że jesteśmy w tym całkowicie zależni od naszego kosmicznego partnera. Gdyby nie było Księżyca, nachylenie osi obrotu Ziemi podlegałoby wahaniom od 0 do 90 stopni, powodując dramatyczne zmiany klimatyczne. Możemy więc powiedzieć, że Księżyc reguluje klimat na Ziemi. Nawet w obecności Księżyca Ziemia nieco się chybocze. Jako członek zespołu NASA zajmującego się pochodzeniem życia, Lynn Rothschild zdaje sobie sprawę, że nawet najmniejsze zmiany nachylenia osi obrotu mają poważne konsekwencje. Niektórzy niemieccy badacze twierdzą, że powodem, dla którego jedna z pierwszych cywilizacji powstała w delcie Nilu, a nie na gęsto zaludnionej wówczas Saharze, była mniejsza od jednego stopnia zmiana nachylenia ziemskiej osi. Porośnięta bujną roślinnością Sahara zamienia się w brązową, spaloną słońcem, największą pustynię na Ziemi. Skutek planetarnej huśtawki. Bez Księżyca bylibyśmy narażeni na zmiany nachylenia osi obrotu Ziemi o 20, 30, 40, a nawet 50 i więcej stopni. Dość przypomnieć mniejszą od jednego stopnia zmianę, która spowodowała ówczesną wędrówkę ludów, by zacząć zdawać sobie sprawę, jak poważny miałoby to wpływ na życie na Ziemi. Zatem utrata Księżyca to powód do zmartwień. Czy tak wyglądałby Egipt, gdyby Ziemia zaczęła się chybotać? Czy to jest Sahara przyszłości? Czy Antarktyka stanie się spaloną przez słońce pustynią? Takie są perspektywy utraty Księżyca i wywołanych tym przechyłów Ziemi. Zetknęlibyśmy się nagle z niesamowicie gorącym latem. Mówię tu o temperaturach na lądzie przekraczających może 100 stopni Celsjusza. Na innych terenach byłaby to z kolei niezwykle mroźna zima. Powietrze o temperaturze suchego lodu. Lodowce przesuwające się po równiku. Co gorsza, chaotyczne zmiany nachylenia osi spowodowałyby stopienie czap polarnych, podniesienie poziomu oceanów, znikanie wysp, zatapianie przybrzeżnych miast. To fakt. Księżyc nas opuszcza. Im bardziej się oddala, tym gorzej spełnia rolę stabilizatora i tym wolniej obraca się Ziemia. Doba będzie coraz dłuższa i dłuższa. Jednym ze sposobów na spowolnienie oddalania się Księżyca może być budowanie zapór, jednak nie rzecznych, lecz oceanicznych. Na razie to science fiction, ale mamy miliony lat, by rozwinąć odpowiednią technologię. Tracimy Księżyc z powodu wywoływanego przez pływy tarcia. Gdyby zmniejszyć ich wysokość, przegradzając oceany, zmniejszylibyśmy prędkość jego ucieczki. Równie śmiały jest pomysł nieżyjącego już Aleksandra Aviana z Uniwersytetu Stanu Iowa, który proponował porwać jeden z księżyców Jowisza i umieścić go na orbicie wokół ziemskiej. Ten księżyc, Europa, jest dość duży. Nie ma bowiem zastąpić naszego księżyca, ale jedynie pomóc w utrzymaniu Ziemi we właściwej pozycji, gdy jego wpływ zmaleje. Gdyby nie było Księżyca. Nad Ziemią jest pełnia. Nikt nie wie dlaczego, ale oznacza ona kłopoty w szpitalach, więzieniach i na ulicach każdego miasta. Wygląda to tak, jakby podczas pełni coś musiało się wydarzyć. Zawsze pojawiają się problemy. Jakby coś wisiało w powietrzu, ludzie stają się podnieceni, co niekiedy znajduje niewłaściwe ujście.
odnowił do pełni. Nauka wyjaśnia, czym są fazy Księżyca. Po prostu tylko jedna półkula Księżyca jest oświetlana przez Słońce, a zmianie ulega to, jaka jej część widoczna jest z Ziemi. Nie zawsze jednak nauka umie wyjaśnić wpływ faz Księżyca na ziemskie życie. Dlaczego niektóre ćwiczenia jogi uważane są podczas pełni za niebezpieczne? Podczas pełni rodzi się więcej dzieci. Czy wynoszący około 29,5 dnia obserwowany z Ziemi okres obiegu Księżyca, miesiąc synodyczny, wpływa na cykl menstruacyjny? Podczas pełni pierwotni myśliwi udawali się na polowanie. Być może właśnie dlatego okres u kobiet został zsynchronizowany z okresem obiegu Księżyca. Póki mężczyźni byli na polowaniu, kobiety nie musiały być płodne. Jednak podczas ciemnych nocy w okolicach Nowiu, kiedy mężczyźni przebywali w domu, płodność kobiet była konieczna z punktu widzenia przetrwania gatunku. Robaki Palolo raz do roku w noc przed Nowiem unoszą się ku powierzchni oceanu, by odbyć gody. Padają wówczas łatwą zdobyczą tych mieszkańców wysp na południowych morzach. Rozmnażają się korale wielkiej rafy koralowej. Zdarza się to wyłącznie podczas listopadowej pełni Księżyca, która jest sygnałem do odbycia godów dla ponad 1000 gatunków. Podczas nowiu i pełni, gdy pływy są największe, żółwie morskie wychodzą nocą na brzeg, by złożyć jaja. Księżyc rządzi pływami, a pływy rządzą zwyczajami. Te kraby norowe pojawiają się wyłącznie podczas odpływu. Na wyspach Galapagos legwany morskie potrafią przewidzieć czas odpływu nawet o 2 godziny przed jego nadejściem, co daje im fory w wyścigu do żerowisk, które dzielą z uchadkami. Zbiór winogron we Francji. Tutejsi hodowcy wierzą, że podczas pełni wpływ księżyca jest silny i owoce otrzymują najwięcej energii. Z tego powodu francuscy hodowcy starają się zbierać winogrona w okolicy pełni księżyca, a ściągać wino podczas nowiu, kiedy, jak twierdzą, wpływ księżyca jest najmniejszy, osad najspokojniejszy i wino najczystsze. Bez wątpienia życie na Ziemi podlega księżycowym rytmom. Dziś jednak zaczynamy zbierać dowody na to, że zderzenie, w którym powstał księżyc, mogło przyspieszyć sam rozwój życia. Grenlandia, rok 99, oszałamiające odkrycie. Lecimy do obozu znajdującego się w bardzo oddalonej okolicy w zachodniej Grenlandii. Można do niego dotrzeć wyłącznie śmigłowcem. Z obozu pójdziemy pieszo na miejsce, w którym otworzymy pierwszy rozdział historii Ziemi. Widzimy skałę, która 3,8 miliarda lat temu była częścią dna oceanu. Rodowity Inuita, Minikrosik, jako pierwszy wydobędzie na świat jej tajemnicę. To najstarsza skała na Ziemi, najstarszy kamień, którego można dotknąć. Gdybyście chcieli znaleźć coś starszego, musielibyście szukać tego na Księżycu. Ale księżycowe skały, choć stare, nie mają żadnych śladów życia. A skała, którą znalazł na Grenlandii Rosing, owszem, ma. I to właśnie jest jego wielkie odkrycie. Te warstwy zawierają węgiel, świadectwo istnienia złożonego planktonu 200 milionów lat wcześniej, niż dotąd sądzono. Granica powstania życia przesunęła się więc bliżej zderzenia, w którym powstał księżyc. To prawdziwie zdumiewające, ponieważ nie spodziewano się, że na Ziemi istniało już wówczas życie, a gdyby nawet, to nie formy, które zamieszkiwałyby otwarty ocean. Przedtem uważano, że wczesne formy życia istniały wyłącznie w ekstremalnych warunkach, czerpiąc energię z gazów wydobywających się z podwodnych wulkanów. Człowiekiem, który błyskotliwie tłumaczy grenlandzkie odkrycie, jest Norman Sleep, który jako członek Akademii Nauk doradza rządowi amerykańskiemu w kwestiach naukowych. Uważa, że zderzenie Ziemi z Orfeuszem nie tylko spowodowało powstanie Księżyca, ale i dało impuls do rozwoju życia. Ziemia numer 1 zginęła w zderzeniu z Orfeuszem. Żyjemy na Ziemi numer 2. Gdyby była to Ziemia numer 1, znajdowalibyśmy się 3 kilometry pod powierzchnią oceanu. Hipoteza Sleepa jest radykalna. Orfeusz zlikwidował połowę oceanów Ziemi numer 1 i wyczarował na niej nową atmosferę.
Całkiem prawdopodobne, że na naszej protoplanecie istniało już życie. W wodzie, której na Ziemi numer jeden nie brakowało, na Orfeuszu również mogło istnieć życie. Ale zderzenie nie brało jeńców. Zderzenie całkowicie wysterylizowało Ziemię. Był to koniec jakichkolwiek form życia, czy to na Ziemi, czy na Orfeuszu. Treścią hipotezy jest jednak to, że Orfeusz właściwie rozniecił na Ziemi życie. Pomiędzy życiem na Ziemi i zderzeniem, w którym powstał Księżyc, może zachodzić bezpośredni związek. Sleep uważa, że podobnie jak Ziemia numer 1, Orfeusz miał żelazne jądro. W tej symulacji komputerowej są one błękitne. Zderzenie jest tak gwałtowne, że dochodzi do zlania się jąder. W wyniku zderzenia z Orfeuszem na powierzchnię Ziemi trafiły wielkie ilości żelaza, które reagując z wodą powodowało uwalnianie wodoru. W ten sposób powstała redukująca atmosfera, która jest kluczowa dla życia. W takiej atmosferze wystarczą wyładowania elektryczne, na przykład błyskawice, aby pojawiły się podstawowe chemiczne składniki organizmów. W słynnym doświadczeniu z 1952 roku Hal Urey i widoczny na zdjęciu Stanley Miller wytworzyli w probówce proste aminokwasy. Inni naukowcy nalegali jednak, że warunki na wczesnej Ziemi były inne. Brakowało tak zwanej redukującej atmosfery. Ale taką właśnie atmosferę mogło, jak się przekonaliśmy, wytworzyć zderzenie z Orfeuszem. Przypuśćmy teraz, że do zderzenia nie doszło. Jak poradziłaby sobie nasza planeta? Ziemia numer jeden byłaby oceanem. Wystawałoby z niej kilka skrawków lądu, trochę Tybetu, może szczyty Hawajów, Mount Everest, ale w zasadzie cała planeta byłaby pokryta wodą. Gdyby nie zderzenie z Orfeuszem na Ziemi, z całą pewnością nie byłoby ludzi. Ten film mógłby zostać nakręcony przez inne istoty, ale na pewno nie przez ludzi. Możemy jedynie spekulować na temat stworzeń, jakie powstałyby na Ziemi numer jeden. Próba wyobrażenia sobie, jak wyglądałoby wówczas życie na Ziemi, to świetna zabawa. Czy powstałyby na niej istoty inteligentne? Gdyby nie doszło do zderzenia, w którym powstał Księżyc, to lądowe formy życia byłyby inne. Bez Księżyca, który spowolniłby obrót Ziemi, panowałyby na niej wrogie, szalone warunki. Mielibyśmy do czynienia z szybko obracającą się Ziemią. Gdyby spowalniało ją wyłącznie Słońce, doba byłaby obecnie jakieś 3 razy krótsza. Wschody i zachody, wszystko dużo szybciej. Klimat groteskowy. Wiatry o prędkości setek kilometrów na godzinę. Bezustanne burze pyłowe. Żadne istoty ludzkie nie mogłyby wyewoluować w takich warunkach. Musielibyśmy zatem przyjrzeć się środowisku wodnemu i zastanowić, jakie formy mogłyby kandydować do miana istot inteligentnych. Ośmiornice i ich krewniacy są dość inteligentni. Potrafią nawet za pomocą macek budować sobie coś w rodzaju małych domków. Do pewnego stopnia mają uczucia. Ich oczy do złudzenia przypominają oczy kręgowców. Są fascynujące. Za panów pozbawionej księżyca Ziemi jesteśmy więc do pewnego stopnia zmuszeni uznać głowonogi, ośmiornice, mątwy i tak dalej. Ale na Ziemi numer 2 z księżycem głowonogi nie stały się panami. Nie rządzą nawet oceanami. Większość z nich wymarła wskutek zderzenia sprzed 65 milionów lat, które spowodowało wyginięcie dinozaurów. Wielkie wymierania zdarzają się mniej więcej raz na 100 milionów lat. Księżyc mógł nas w przeszłości osłonić przed tego rodzaju zderzeniem, ale statystycznie miał na to niewielkie szanse. Dla biologa ewolucyjnego jak ja, statystyka nie jest najważniejsza. Wszystko, czego potrzeba, to jedno zderzenie, które wpłynęłoby na ewolucję. Fascynujące, że nie sposób tu niczego dowieść. Mogło się zdarzyć, że Księżyc osłonił nas przed takim zderzeniem, uratował nam życie, będąc w odpowiednim czasie i miejscu wziął na siebie cios. W innym wypadku stanowiłby on poważne zagrożenie dla życia na Ziemi. Księżyc mógł uratować naszą planetę. Może też stać się naszą odskocznią do innych planet. Skoro przypadek stanowi tak istotny czynnik w powstawaniu planet, to Księżyc można rozpatrywać jako symbol szczęścia. Gdyby podczas bardzo wczesnego etapu powstawania planet przesunąć
maleńką drobinkę pyłu, choćby o grubość włosa, mogłoby to wpłynąć na zderzenie, które zajdzie miliony lat później. Orfeusz mógłby nie trafić w ziemię. I zamiast tego zderzyć się z Wenus. Powstały w wyniku tego układ słoneczny byłby bardzo podobny do obecnego, z wyjątkiem tego, że dużym księżycem zostałaby obarczona Wenus, a nie Ziemia. I jakiekolwiek by było inteligentne życie na Ziemi, znalazłoby się w pułapce. Start sondy Lunar Prospector do ponownego odkrycia Księżyca. Skoro jednak mamy Księżyc, mamy też szansę skolonizowania Układu Słonecznego. Zawsze uważałem Księżyc za samodzielny świat. Ludzie często zapominają, że to cała planeta, ogromny teren. Powierzchnia Księżyca jest równa łącznej powierzchni obu Ameryk. Mimo całej flotylli próbników i 6 lądowań statków Apollo, nasz kosmiczny partner nadal jest mało znany. Mamy do czynienia z całym światem, o którym właściwie nic nie wiemy. Często odwołuję się do następującej analogii. Gdyby wysadzić na 3 dni w różnych miejscach Kalifornii 6 zespołów, nie znalazłyby ani złota, ani ropy. Nie znalazłyby nawet wody, którą, jak się uważa, już miliardy lat temu dostarczyły na Księżyc komety. Na jego biegunach, głęboko w ciemnych kraterach, lód mógł się uchować. W 1998 roku Lunar Prospector wykrył na Księżycu ślady wodoru, które wskazują na możliwość występowania tam wody. Pod nami mniej więcej tyle wody, ile, jak sądzimy, na podstawie danych uzyskanych przez sondę, znajduje się w okolicach biegunów Księżyca w postaci lodu. Jeśli tak jest istotnie, to jesteśmy gotowi do kolonizacji Księżyca. Jeśli występowanie wody zostanie potwierdzone, będzie ona warta swojej wagi w złocie. Chcieliśmy, żeby ludzie powrócili do badań Księżyca, żeby zrozumieli, gdzie jest przyszłość ludzkości, od czego zacznie się kolonizacja Układu. Sądzę, że sonda wykonała swoje zadanie. Pragnę widzieć ludzkość na Księżycu, bo chcę widzieć ludzkość rozprzestrzeniającą się po Układzie Słonecznym. Binder ma pomysł, co zrobić, gdy sondzie Lunar zacznie kończyć się paliwo. Wyceluje w krater na południowym biegunie Księżyca. Czy zamierzona katastrofa ukaże naszym oczom dowód na istnienie wody? Niestety nie. Ale przecież to strzał rozpaczy. David Gant należy do nowej generacji przedsiębiorców. Planuje komercyjnie finansowaną wyprawę na Księżyc. Na pustyni Mojave w Kalifornii przechowuje on prototyp rakiety wielokrotnego użytku, za pomocą której zamierza wystrzelić z orbity wokółziemskiej lądownik do poszukiwań wody. Dotąd nie ma dowodu, że woda tam naprawdę jest, więc nasz robot wyląduje prawdopodobnie na biegunie południowym, a następnie uda się do jednego z pogrążonych w wiecznym mroku kraterów, by przekonać się, czy jest tam jakiś lód, który można by wykorzystać do budowy pierwszej kosmicznej oazy. Jeśli uda nam się potwierdzić występowanie zdatnych do wykorzystania ilości wody na księżycowych biegunach, to znaczy, że nasze statki kosmiczne będą tam mogły uzupełniać paliwo. Stają się wreszcie do pomyślenia wyprawy na Marsa, a nawet jeszcze dalej. Po raz pierwszy będziemy przy eksploracji kosmosu wykorzystywać miejscowe zasoby. Kluczowym elementem wizji Gampa jest księżycowa woda, która podtrzymuje życie, a po rozszczepieniu na wodór i tlen staje się paliwem. Jego Księżyc to port kosmiczny. To ważne, by Księżyc stał się naszą odskocznią. Skoro dysponujemy blisko domu poligonem, możemy sprawdzić na nim siebie i nasze wyposażenie. Możliwość otrzymania pomocy w razie kłopotów jest niezwykle ważna. Jeśli problem pojawi się w drodze na Marsa, będziemy w kropce. Jeśli na Księżycu jest woda, pojawią się kolonie. Nie będą jednak zbudowane z fantastycznych modułów. Ich konstrukcja przypominać będzie raczej budowle z niewypalonej gliny spotykane na południowym zachodzie USA i pustyniach Meksyku. Księżycowi pionierzy sporządzą swoje apartamenty z księżycowego pyłu. Gdy znów znajdziemy się na Księżycu, nasze stroje będą niezwykle zaawansowane technologicznie. Jednak przy budowie domostw musimy polegać na podstawowych zasobach naturalnych. Kluczowym słowem będzie oszczędność.
Pierwsze księżycowe osiedla będą przypominać chaty z Muzeum Tradycyjnego Budownictwa w Kalifornii. Transport każdego kilograma stąd na Księżyc kosztuje tyle, ile 2-3 kilogramy złota. Wykorzystanie dostępnych na miejscu materiałów staje się życiową koniecznością. Zwinięte w spirale rury wypełnione księżycowym pyłem. Wydaje się ironią losu, że cofamy się w przeszłość. W rzeczywistości jednak wykorzystujemy po prostu to, co najlepsze. Na przykład kolejkę górską. W tym miejscu kosmiczny architekt Tangavelu spotyka inżyniera rakietowego Antoniego Zuppero. Tematem spotkania jest transport i najtańszy sposób podróży na Księżyc. Czy coś takiego mogłoby nas zabrać z Księżyca? Na poduszce magnetycznej. W stronę Marsa. Badania finansuje NASA. Sześciokrotnie mniejsza od ziemskiej siła ciążenia to stukrotne zmniejszenie kosztów wystrzelenia statku kosmicznego. Ale spróbujcie sobie wyobrazić trzyletnią podróż na Jowisza w czymś takim. Gdyby nie było Księżyca. Przestrzeń kosmiczna jest okropna. Ciążenie jest nam potrzebne, bez niego nie działa nasz układ odpornościowy, a kości się odwapniają. Jedyny sposób to mieć duże, obracające się urządzenie, w którym będzie nas dociskać do ścian. Zuppero wymyślił więc ogromny obważanek, który wypełni woda z księżycowego lodu, zmagazynowana na krążącej wokół Księżyca stacji kosmodromie. Statek kosmiczny nie jest budowany, jest nadmuchiwany wodą. Plastikowy obważanek o rozmiarach boiska do piłki nożnej staje się po nadmuchaniu wodą lodowym statkiem kosmicznym. Dzięki obrotowi pierścienia znajdujący się wewnątrz pasażerowie odczuwają siłę ciążenia. Zmagazynowany w ścianach lód dostarcza czynnika roboczego dla silnika rakietowego na parę. Nigdy bym nie wpadł, że taki rzęch jak rakieta na parę może zabrać 100 razy większy ładunek niż następna w kolejności, a to znaczy, że można zabrać na Jowisza 100 osób. Dość do zbadania wszystkich jego księżyców. Ganymedesa, Kalisto, Europy. To niewiarygodne. Wszystko, czego Zuppero potrzebuje do zbudowania swojej parowej rakiety, to reaktor atomowej łodzi podwodnej. No i może jeszcze paru podwodniaków. Gdy dla potrzeb programu kosmicznego trzeba było się dowiedzieć, jak reagują ludzie zdani przez dłuższy czas wyłącznie na siebie, przede wszystkim pomyślano o łodziach podwodnych. Wiele się od nas dowiedziano. Myślę też, że podwodniacy należą do ludzi, którzy chętnie skorzystaliby z fascynującej możliwości odbycia takiej podróży. Problem stanowi jednak chwilowo czynnik jądrowy. Świat, który pozwoliłby na powstanie statku kosmicznego napędzanego wybuchami jądrowymi, to zupełnie inne miejsce niż świat, w którym żyjemy. Broń jądrowa byłaby tam całkowicie nie do pomyślenia. Gdybyśmy kiedykolwiek mieli osiągnąć tak zgodny ustrój społeczny, pojawiłyby się liczne wspaniałe możliwości. Jako żeglarz, Solem opisuje analogię jachtu z Meduzą, atomowym statkiem kosmicznym własnego pomysłu. Wspólnym elementem pięknego jachtu i statku jest spinaker, bardzo lekki, rozpinany przed statkiem żagiel do żeglugi z wiatrem. W przypadku statku kosmicznego rolę wiatru odgrywa seria eksplozji jądrowych. Meduza potrzebuje Księżyca, ponieważ można tam znaleźć wykorzystywany przez nią materiał wybuchowy. Meduza mogłaby osiągać prędkość kilkudziesięciu milionów kilometrów na godzinę. Meduza jest w stanie umożliwić podróże międzyplanetarne w bardzo atrakcyjnej skali czasowej, a nawet zawieźć nas do gwiazd. Czy wokół tych gwiazd są planety, które rozkwitły jak Ziemia?
czy też niezbędny jest do tego szczęśliwy traf, któremu zawdzięczamy nasz Księżyc. Zaczęliśmy odkrywać planety wokół innych gwiazd, ale nadal nie wiemy, jak ważną rolę w powstawaniu środowiska odegrał Księżyc. Jeśli mamy 100 planet typu ziemskiego, to ile z nich przypomina Ziemię? Wszystkie? Czy tylko takie, które mają odpowiednie księżyce? Zadajemy sobie od niedawna pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo powstania planety typu ziemskiego z podobnym do naszego masywnym księżycem w innych układach planetarnych? Pytanie jest ważne, ponieważ nasz Księżyc wydaje się odgrywać istotną rolę w powstawaniu na Ziemi odpowiednich dla ludzi warunków i stabilizacji klimatu. Wobec tego, by odpowiedzieć na pytanie, jak prawdopodobne jest powstanie drugiej Ziemi, musimy tak naprawdę znać odpowiedź na pytanie, jak prawdopodobne jest powstanie drugiego Księżyca. Do tej pory wykryliśmy ponad 20 planet wokół innych gwiazd. Żadna z nich nie jest typu ziemskiego. Ale pewnego dnia dostrzeżemy być może spokojną, błękitną planetę z jednym, dużym księżycem.